Oko, ekogeja, kaka, keka. En obry u denia ana eksa. Dzień dobry, tu Akademia Pana Kleksa. Akademia Pana Kleksa. A co to było to na początku? Dzień dobry, tu Akademia Pana Kleksa. W jakiś szyfr to było? Nie, no bo tak konsumpcji. Mówił Mateusz w Akademii. Ale co, on jakie litery nie używał? Dobry. Nie używał początków, używał tylko końcówki. No właśnie. No dobra, ale to może przywitajcie się językiem Mateusza, ale jako kulturki, kulturki. Czekaj, moment. Eść. Eść. U. La. Urki. 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 Turki. Nie, urki, turki. Urki, turki. Eli. 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 La. Ja. Ja. I ma. Kulturki. Kulturki. To dziewczyny, powiedzcie. Tak? Jeszcze raz. O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? Akademia Pana Kleksa to moja lektura, czyli lektura dla klas czwartych. Nieprawda. Może też być lekturą dla klas drugich. Może być lekturą dla każdego. No ale jest wpisane... Bo to jest po prostu super książka. Ale to jest wpisane w listę lektur klas czwartych. No ale... No co z ale tego? To jest wspaniała lektura, bo mama ją też pamięta. Tam, tararam, i możemy sobie tam, pogadać tararam, o niej. I... Każdy może coś o tym powiedzieć. A najbardziej to z dzieciństwa ja pamiętam nawet nie książkę, ale te filmy z Piotrem Franceskim w roli Pana Kleksa. I jeszcze pamiętam... Musimy obejrzeć, obejrzmy! To był hit. Kasety z piosenkami z tych filmów. To było takie wspaniałe, bo mieliśmy kasety. Witajcie właśnie. W naszej znaczy, ja nie tańce. Miałam, ale moi kuzyni, Łukasz i Bartek, mieli te kasety. I właśnie były ze wszystkich części te piosenki i myśmy cały czas po prostu było, słuchali tych kaset. Jak to było? Jest parę części Akademii? Znaczy parę części książki jest, kilka. Jakie są części książki? Pani? Jest podróże, nie jest, na początku jest Akademia, potem Pana Kleksa. Potem podróże. I podróże Pana Kleksa. A jeśli chodzi o filmy, to było Akademia Pana Kleksa, podróże Pana Kleksa i Pan Kleks w kosmosie. To była trzecia część. I o czym to było w Pan Kleks w kosmosie? No, o kosmosie. Ja zacznę. To tak. Opowiada tą książkę Adam Niezgódka. Ale w ogóle jedna ważna informacja. Kto napisał tą książkę? Jan Brzechwa. Jan Brzechwa. Jan Brzechwa, czyli poeta. Dużo wierszy znamy Jana Brzechwy, co? Naprawdę ja ani jednego. Jak nie? Nie znasz ani jednego wiersza Jana Brzechwy? Na straganie znam. Na straganie. Maja, znasz jakiś wiersz Jana Brzechwy? Na straganie. A jakiś inny? Nie. Ja wiem. Ja znam. Jaki? Pod tytułem Jan Brzechwa. Nie, bo nie wiem, też taka fajna seria, pamiętacie o zwierzętach Jana Brzechwy, takie wierszyki krótkie. Nie. Dzik jest dziki. O, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły, kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko znika. Dokładnie tak. Pomidor. Pomidor, ja znam ten, ale nie pamiętam jak to było. Chyba był pomidor na krzepku i coś tam, bla 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 bla. Tak? Że wlazł pomidor na tyczkę. Tak, wlazł pomidor na tyczkę i przedrzeźniał ogrodniczkę. No, dokładnie. No było dużo wierszy Jana Brzechwy, na pewno pamiętacie, tylko już nawet nie. A kaczka dziwaczka? Przecież to też ja mówię. I kaczka dziwaczka się nawet właśnie w filmie Akademia Pana Kleksa pojawia, no tak. Ale to już nie będziemy o tym opowiadać. Wracamy do Akademii. Co to za Akademia? I kto jest bohaterem oprócz rzeczywiście Pana Kleksa? Adam Niezgódka. Adam Niezgódka jest... On opowiada. Jak to się mówi, że ktoś opowiada? Narrator. Narrator. Jeszcze było Anastazy, Trzech Adamów, Alfred... Nie, trzech Alfredów. No to teraz pięciu Antoni. Co jest punktem wspólnym tych wszystkich uczniów? Oni chodzą do Akademii Pana. Nie ma ja coś innego, jak chodzi o imiona, nie mów. Wszyscy są na A. Maja! Jak się Maja boi, żeby coś nie mówiła, to Maja zawsze to powie, więc... Więc lepiej nie mówić Maji, żeby czegoś nie mówiła, bo wtedy ona tego nie powie. To wtedy zawsze to powie. Dobra, czyli sami chłopcy.
To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że wszyscy się nazywają na A. Tak, a pan Klekso się w ogóle nazywa Ambroży. A Ambroży jest najszczęśliwsze imię na świecie. Najszczęśliwsze? Ale u nich jest tylko jeden Mateusz. Ten taki szpak, który gada u końcówki. No ja się nie nazywa na A. No i jak on odbierał telefon, to właśnie tak mówił. Oszedł Ana Klekso. Odbierał telefon. Tak. Dobrze. No to co to za akademia w ogóle? Fajna. Ciekawa. Czym się charakteryzuje ta akademia? No, że jest fajna. No, że jest w parku. W parku, no. No, że ma drzwi do różnych bajek. No właśnie. Ma bramy do różnych bajek. I czego tam chłopaki się uczą? No, na przykład kleksografii. Kleksografii. Albo naprawiania zepsutych przedmiotów. Na przykład. Bardzo ciekawe przedmioty. Jakbyście mogły sobie taki wybrać wymarzony przedmiot, którego nie ma w waszej szkole. Kleksografia! Maja, a ty co byś wybrała? Ja bym wybrała wszystko, tylko nie polski. Ale no właśnie taki byś mogła wybrać przedmiot, którego nie ma teraz w szkole. Okay. O, na pewno nie matma, na pewno nie matma! A który byś chciała się uczyć, którego chciałabyś się uczyć? To co by to było, Maja? Nawijanie liter na szpulki i potem czytanie palcami. Ja bym chciała się nauczyć czytać palcami. Okay. Ale Maja hałasuje. Czytać palcami, ale to tak był taki przedmiot? Tak, był. Tak, że się wiązało supełki, a potem się to czytało. Palcami. A, palcami. No, bo to się tak przejeżdżało i się... Takie pismo węzełkowe, tak? Tak, właśnie, pismo węzełkowe. No dobra, to mnie bardzo interesuje fabuła tej książki. I pan Kleks umiał w powietrzu... Chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Bo oni tam mieli różne przygody, ale ja muszę jedną przygodę powiedzieć. Bardzo bolne z psami. Bo ten Adaś Niezgódka raz się uniósł w powietrze tak jak pan Kleks. I on poszedł. Pan Kleks się unosi w powietrze? Tak, ale on, właśnie Adam Niezgódka to zrobił. I on leciał i on wylądował w psim raju. I on tam zobaczył mnóstwo psów. I tam zagwizdał tak jak zawsze na swojego psa, Rexa, i on przyszedł. I on się zapytał, Rex, że, bo on już miał szczeniaki ten Rex. I on się zapytał, że jak on umarł i on umarł pod kołami samochodu, ale teraz są w psim raju. Ale tutaj jest ulica czegoś, tutaj jest ulica. A tu jest ulica doktora Dolittle, plac doktora Dolittle. Ja słuchałam tej książki dla doktora Dolittle, że i on był, co ciekawe, zbudowany z czekolady, ten doktor Dolittle. Pomnik był? I codziennie, i on się zapytał, jak odmierzają czas. I codziennie oni w jeden dobę musieli zjeść cały doktor Dolittle, bo nie mieli nic. Ale pomnikiego, tak? Tak, nie, w 12 godzin musieli go zjeść i w 12 następnych odbudować. Tak, i wtedy liczyli sobie. Ale to psy go jadły? Tak. Czekoladę? Tak. A wiecie, że psy nie mogą jeść? Wiem, no tak, ale to był psy raj. To jest raj. No i potem on powiedział, i ten Adaś Niezgódka powiedział, że o jemu się chce pić, i on powiedział, nic prostszego, poszedł do domu. To jest mój skromny zameczek, bo on tam miał mnóstwo miejsca i tam powiedział, żeby te jego pieski się odsunęły i zamiast z kranu nie prysnęła czysta woda, prysnęło mleko. No, bo tam się piło, że mleko, jadło się czekoladę, jakieś chrupki, wafelki. Nie, oni tam jedli jakieś ryby, mięso, kiełbaski. No też kiełbaski, wszyscy też jedli. No, to taka niezła mieszanka, powiem wam. Tak, i wtedy on tak mówił, że trochę mu się znudziły te, przejadł mu się czekoladki. Teraz tęskniał za chrupnikiem i marchewką, za którym mi nie przepadał, kiedy był w domu, bo codziennie musiał dostawać. A ich nienawidził. Ale Maja to taki raj, do którego chyba chciałabyś trafić, co? Tak, ale potem trzeba było iść do ludzkiego raju, a tam jest równie fajnie. Żeby spotkać swojego psa. I pojeść trochę czekolady. To jest trochę czekolady. No dobra, ale wróćmy jeszcze do pana Kleksa. Jak pan Kleks wyglądał? Miał bardzo długą brodę i był taki sobie ten. I miał różne dziwne przyczyny, na przykład jak powiększającą pompkę.
Miały takie różne urządzenia. Że powiększająca pompka na przykład mogła sprawić, jeżeli się coś włożyło, żeby coś się powiększyło, zmniejszyło, jak kto chciał. I na przykład on miał takie baloniki, że mógł na przykład gdzieś dać oko i one gdzieś poleciało. Poleciało, żeby coś oglądać. Tak, żeby taka kamerka. Na przykład jak mój raz powiększająca pompka wpadła do stawu, to wtedy on rzucił tam oko. Żeby sprawdzić, gdzie ona jest. Tak, a potem powiedział temu, a ja chciał mi znieść kutka. No i ten. A gdzie byście takie oko wysłały? Nie wiem. Na księżyc. Byście miały. Oni wysłali na księżyc. Tak, a na przykład... Maja też by na księżyc. Jeszcze chciałam coś powiedzieć, bo jeszcze on, on zawsze chodził do innych bajek. Na przykład teraz pan, jeśli ciągle mylę, pan Ambroży Kleks poprosił, żeby poszedł po zapałki do bajki o tej. Dziewczynce? O dziewczynce z zapałkami. No i tam był pan ten i wszyscy mu zazdrościli, że on spotkał pana Andersena. W ogóle u nich to było tak, to jest taka fajna rzecz, dlatego że ten pan Kleks ma ogromnie dużo piegów i co tydzień dostaje nowe mnóstwo piegów. Przylepia sobie je codziennie w inne miejsca, a wieczorem je ściąga. Ale u nich taką największą nagrodą, oceną, zresztą nie ma u nich ocen, ale największą nagrodą, jaką mogą sobie znaleźć, to zresztą, którą mogą zdobyć, to są piegi. Czyli za szóstkę na przykład, zamiast szóstki dostaje się piega. Ja? Nie, po prostu jeżeli ktoś się naprawdę bardzo dobrze wykaże na lekcji, to dostaje piega. Dostaje piega. Jeden Aleksander dostał aż 5 piegów. Nie, już 3 trzy duże piegi. A ja jeszcze 0. Jeszcze 0? A na przykład, że on miał tego Filipa i bardzo ciekawe, możesz to powiedzieć? Nie. Właśnie, że ten Filip, on przywoził te takie piegi. Tak, nie, ale on... Skąd on je przywoził? On dwóch uczniów. Przywiózł. I on odkrył pan Brzykajki, że jeden z nich to nie jest człowiek, tylko lalka. Właśnie to był ten Alois Bombel, który... On na początku był okej, ale potem się zbuntował. To wcześniej był Alois Kukuryk. A to był w tej części? Tak. Tak, i potem... Ale tylko na samym końcu, więc Maja opowiada już w ogóle... Tak, ale tylko chciałam powiedzieć, że on się potem bardzo zbuntował. Już tak zbuntował. Ale to jest taka mała zapowiedź. Tak. No, taka mała! Nie, imprezie, nie opowiemy. Bo nie ja wam opowiem o triumfie! Ola, wracając do Akademii. Tak. Co jeszcze robili uczniowie Akademii? Może jakaś ciekawa tam przygoda się zadziała? Czy przygoda jakaś ciekawa? Wszystkie mi się podobały. A ulubiona? Czy ja wiem? Tyle ciekawych nie da się wybrać. To do różnych bajek trafiali, tak? Byli w bajce dziewczynka z zapałkami? Tak. Może jeszcze bajce byli? W o śpiącej królewnie. W ogóle też raz królewna Śnieżka do nich przyszła. W ogóle oni mieli taką fajną przygodę, jak się uczyli, bo oni się fajnie uczyli tej, jak to się nazywało, to z krajami. Geografii. Bo oni mieli taką ogromną kulę, globus, i oni musieli ją kopać, mówiąc, w co uderzają. Na przykład, nie wiem, Mazury, Polska, nie wiem, Afryka. No i jeszcze i tam. A ten jeden Aleksander pomylił jakiś tam afrykański ten z Morzem Bałtyckim, a Antoni prawie zemdlał. Czyli takie lekcje były geografii, tak. Że grali sobie taką globusem, piłką. I co? I pan Kleks mi opowiadał o tych krajach? Nie! To Mateusz z nimi grał. Mateusz był... Właśnie, ten Mateusz jest taką ciekawą postacią. On miał różne pewnie przygody w życiu.
bo on według mnie nawet na obrazku już na odkładce był Onana Starego. Onana Starego. On tam opowiada taką ciekawą historię, prawda, swojego życia. No. Mateusz, i to jest historia bardzo ciekawe. Historia Mateusza. Ja pamiętam, że jak w filmie jest ta historia Mateusza, to ja się bałam strasznie. No ja wiem, która jest sceny tej takiej, wiesz. Tak, to jest takiej sceny strasznej. Tylko tyle możemy powiedzieć, bo nie chcemy zdradzać. Warto na pewno tą książkę przeczytać dla tej właśnie sceny. I obejrzeć się. I dowiedzieć się, no skąd się wziął Mateusz. I jaki ma taki też przedmiot ważny. Ten Mateusz, prawda? No, taki fajny i ważny. Fajny i ważny. Fajne, ważne, ważne, fajne, fajne, ważne, ważne, fajne, fajne, ważne. Jeszcze był taki pan, który był też takim kolegą trochę pana Ambrzego Kleksa. Kleksa. Mhm. Jak się nazywał? Nazywał się doktor Tai Chi Wo. Tai Chi Wo. Tai Chi Wo. Tai Chi Wo. Z Chin. Tak. Z Chin. I co on, co ten doktor? Doktoraj, nie możemy dalej zdradzać. Ale doktor też taki zdrowy tryb życia prowadził, co? Który? No, Tai Chi Wo. I różne tam leki wymyślał, prawda? No w ogóle oni tam mieli fajne rzeczy, bo oni jedli kolorowe. Oni malowali sobie jedzenie, jedli kolorowe szkiełka, mieli senne lusterka. Co to były senne lusterka? Senne lusterka to były, że jakby każdy musiał położyć senne lusterko obok swojego łóżka i jakby te lusterka się w nich odbijały sny. I potem pan Klek zbierał lusterka i sobie przeglądał... Co się komu śniło? I się tak, i przeglądał sobie, co się komu śniło. Dobre sny zostawił w takim pudełeczku, te złe wyrzucał i zawsze dawał trochę tych dobrych snów do tych takich lusterek, żeby się lepiej im śniło, a te sny, które mu się najbardziej ze wszystkich podobały, na przykład raz na 100 takich snów, to brał do specjalnej księgi najlepszych snów. A na przykład taką jedną miał właśnie Adlak Niezgódka i za to został piega. Już miał. Super. W tej książce zrobił 2 piegi. A wy pamiętacie, co wam się śni? No. Nie. Nie pamiętam, a nie powiem. Nie powiesz? To był taki sen do zachowania czy do wyrzucenia? Tak! To był prawdziwy taki super sen o 7 szklankach. Nie mogę opowiedzieć. Nie, nie ma opowiadania. Nie, ja powiem! Nie było ma. W tym Maja, ty próbujesz zapobiec opowiadaniu snu. No dobrze, to jaki co wam się najbardziej... Miśkiem? Powiedzcie, co wam się najbardziej podobało w Akademii Kompleksa? Mi się najbardziej podobało, że nie było tam dziewczynek. Dlaczego ci się to podobało? No bo dziewczynki robią dziwne rzeczy. I nie psyły zabawy. I nie marudziły, chociaż to najczęściej robią. Mama. Szczególnie Maja. Mama i Ola to są pierwsze najlepsze przykłady. Właśnie. Maja to najlepszy przykład w tej dziedzinie. Ej, ale nie. Jakby to też było dla dziewczynek, to Ola nie mogłaby pójść do tej akademii. Bo Ola, ale Aleksandra. No Ola właśnie by mogła, ty byś nie mogła pójść. Bo Ola się nazywa na A, ty Aleksandra. Nie, bo ona jest Ola. Ja jestem Aleksandra. Tak samo tam mówili Aleksander, ale mogli na niego mówić Alek. Alek albo Olek. Olek, właśnie, mogli mówić na niego Olek. I co to jest w końcu na okna? No tak. To co się Ola tobie podobało w tej akademii najbardziej? Mi się podobało dużo fajnych rzeczy. No, wiele rzeczy było fajnych. No, na przykład? No. Przygody i książki i te lekcje były bardzo ciekawe. Jakie książki? No, on miał tam dużo nauk, które uczył. I w ogóle pan Klek zjadał motyle. I kwiatki. Tylko, że zjadał tylko takie motyle, które były niezmiernie kolorowe. Bo co? I takie, miał które pestki. Miały pestki. Co mu przynosiły takie motyle? Jakie zjadał? Dobre były zwykle. Nic mu nie przynosiłem. Nie? Nie. Smak. Smak. Myślę, że już koniec tego odcinka. Ja bym się chciała zapytać jeszcze.
komu polecacie tę książkę? Zgadłam, jejku! No, wiedziałam, że mama chce powiedzieć, komu polecacie tę książkę. No to dziewczyny, komu polecacie tę książkę? Myślę, że od 6 do 10 lat koniec. Od 6 do 10 lat? Dobra, myślę, że od 6 do 11 lat. Ewentualnie do 12. Ewentualnie. Czyli to dla dzieci raczej, tak? Mocno. A ja bym powiedziała tak. Od 18 lat do 45. A ja bo małe dzieci się przestraszą. Od 6. A właśnie, Maja, dlaczego poleciłabyś tę książkę dorosłym? Od 6. Dlatego, że to może być dla nich zabawa. Też przypomnienie starych. Myślę, że może być. Od 6 do 100. Od 6 do 100. Dobra, od 6 do 106. Ale może być takie fajne przypomnienie, co? Swoich takich dziecięcych czasów. Od 6 do 106. I Pentleks to taki też świat baśni, fantazji. Tak można sobie przypomnieć. Od 0 to lat jednak do warto jednego być dzieckiem. Roku. Że warto taką akademię pana Kleksa czasem odwiedzić. Maja od 0 do 1. Tyle bym tak poleciała, no bo to może przypomnieć miłe chwile z dzieciństwa i też. Chyba trzeba obejrzeć film, było co? Przyjemne dla nich. No, miłe chwile z dzieciństwa, różne miłe chwile z przyjaciółmi. No, ze szkoły. Tak, właśnie ze szkoły. Można sobie pomyśleć, że chciałoby się teraz być w szkole i można sobie wyobrazić, że sobie lecisz do takiej szkoły i uczysz się na przykład kleksografii. A co byście jeszcze zabrały do swojej szkoły z akademii? Ja nie żeby wiem. Była fajniejsza ta szkoła? Ja bym chciała w ogóle być w akademii. To bardzo fajna książka, może być dla wszystkich. No bo jak słuchacz jest starszy już, no to na przykład może sobie przypomnieć moje chwile z przyjaciółmi. Albo jak naukę. No, prawa fizyki i takie tam. Prawa fizyki. Ja nie wiem, czy tak. To jest miłe wspomnienie z lekcji fizyki. Prawa kleksyki. Ale czemu nie? Ja bym bardziej chyba chciała, żeby mi się te bajki przypomniały i ten no świat fantazji. No bo... I te piosenki z filmu Akademia Pana Kleksy. Witajcie w naszej bajce, tak. Na przykład, witajcie w naszej bajce. Możemy obejrzeć? No właśnie tak sobie myślę, że chyba trzeba obejrzeć i sobie przypomnieć. Ale jutro, dzisiaj? Dzisiaj. Będzie trzeba poszukać. Dzisiaj. Wszyscy wspólnie z tatą jeszcze. Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce. Okay, dobrze, no to ja myślę, że już byśmy mogli powoli kończyć, ale to mamy zadanie, żeby skończyć. Może Mateusza? Mogliśmy... Już ończyć. Ończyć. To teraz Maju może powiesz do usłyszenia? Do usłyszenia, wampiry! Następnym razem. Skeleton. Skeleton. Maja, przestań udawać jakiegoś... Pa!